Zabrnąłem poniżej materiału sukienki. Moje plecy zapoznały się z nagim udem Luizy. Dotknąłem jej tuż nad kolanem. Zamruczała cichutko, nie przerywając pocałunku. Oboje mieliśmy zamknięte oczy. Wyobraźnia prowadziła dłonie. Nosy wypełniał słony zapach mieszanki naszej śliny. Kto wie, jak daleko byśmy się posunęli, gdyby nie pukanie w szybę samochodu. Momentalnie odskoczyliśmy od siebie, jakby nasze języki zamiast tlenu zaczęły przewodzić truciznę. Pierwsza myśl, która sterroryzowała moją głowę brzmiała, jej starzy wrócili do domu. Kolejna była jeszcze gorsza, bo gdy odwróciłem się do szyby, zobaczyłem lufę pistoletu. Poza czarnym zakończeniem gnata nie było niczego. Ten, kto ją trzymał, musiał kucać przed samochodem albo być uzbrojonym karłem. Nie ruszaj się. Szepnąłem do równie zdezorientowanej Luizy i położyłem się na jej fotelu w taki sposób, żeby w razie ataku zasłonić ją swoim ciałem. Wjeżdżając do garażu, nie zamknęliśmy bramy. Ciemna noc i otwarta brama mogły kusić. Naczytałem się wystarczająco o ludziach, którzy przypadkowo ginęli w bezpiecznych oazach swoich domów. Zło nigdy nie brało sobie wolnego.